Powiedz raz, dwa, trzy. Jacek, przedstaw się imię, nazwisko i jaki miałeś stopień harcerstwa. Dobra. Czekaj, nie słyszę jeszcze. Uwaga. Teraz. Mów. Janusz Kędrak, podharcmistrz, Lublin. Krąg białej podkładki. Co mnie w tym wszystkim ujęło? Przede wszystkim ujęła mnie podstawa członków, założycieli w magicznym miejscu na suchych rzekach i ujęła mnie ta więź międzyludzka. Ludzie, którzy przyjeżdżali z różnych stron Polski. Każdy był praktycznie z innego miasta. No i tu trudno byłoby nie wspomnieć o takim filarze, którym był Bogdan Szeterli. I to był, dla mnie to był wspaniały facet, pomimo że mieliśmy nieraz różne zdania, chodziło o jakiś problem, on miał swoje zapatrywania, ja swoje, ale to zmierzało w jednym kierunku. Bardzo fajnie się z nim współpracowało. Pamiętam Kornasów i nawet teraz po tylu latach, gdzie znowu mnie los rzucił w Bieszczady, które no, umiłowałem chyba najbardziej ze wszystkich regionów w Polsce, to tak jak zajadę na suche rzeki i tam już nie ma tej stanicy, został tylko taki jak kurhan, dosłownie jak symboliczna mogiła tego wszystkiego, ale jak tam się przebywa nawet samemu, to słychać głosy ludzi, to znaczy te głosy człowiek słyszy wewnętrznie, pomimo że te twarze pamiętam z tamtych lat. Myśmy się pozmieniali, ale jednak coś ciągnie do tych ludzi. Do Kornasów nawet taki drobiazg jak Andrzej miał psa Wilczura Tmini. Ten pies to dosłownie znał mój silnik, bo często przyjeżdżałem poza sezonem. O ile czynni harcerze jeszcze najczęściej byli tam w okresie wakacji czy ferii zimowych, a ja często przyjeżdżałem głęboką zimą, ewentualnie przed latem czy już po sezonie. To zawsze człowiek był mile przyjęty w sali kominkowej. Często pod bukiem było rozpalane ognisko, człowiek snuł te wspomnienia i każdego do tego miejsca ciągnęło. Pamiętam Kasia, jak tłumaczyła za zawiłości ludzkich marzeń, tęsknot, ale momentami no, trudno mi to wszystko wytłumaczyć, bo cóż, ja byłem człowiekiem, który całe życie przepracowałem w drogownictwie, ciągle mnie noc wyganiała, noc przyganiała, a jak tam człowiek przyjechał na 2-3 dni posiedział, wracałem do Lublina zupełnie inny. I sam sobie się nieraz dziwię, że znam mnóstwo ludzi, mamy krąg instruktorski seniorów w Lublinie, w tym 6 będzie obchodzona 40. rocznica powstania tego kręgu. No i siedząc w Ustrzykach, tak się zastanawiałem, no zawsze mnie do tych ludzi z kręgu ciągnęło. Jestem, myślę, 5-6 instruktorów, których mogę spotkać codziennie. Wystarczy pojechać do Lublina, a tutaj myślę, no przyjadę chociaż na parę godzin zobaczyć tych ludzi, do których mnie ciągnęło właśnie na suche rzeki, bo dla mnie krąg białej podkładki to związany jest ściśle z suchymi rzekami. Myślę, no bywały różne historie, wybieram to i jadę na spotkanie. I wczoraj mówię do szwagra, wiesz co Stachu, jak chcesz, bo on chciał odwiedzić tu mego brata. Ja jadę zobaczyć tych ludzi. On mówi, no kurczę, no sam to będziesz szalał po drodze. No i siadł ze mną i finał taki, znalazłem się tutaj i bardzo mi miło, że widzę te twarze, widzę Jacka, bo to też takie miejsce u mnie zajmuje, bo pamiętam jak Bogdan Szeterli ciężko chorował, miał mieć operację, przyjechali do Lublina, to nawet mój taki szef naczelny
Mówi, gdzie oni nocują? A no w szkole gdzieś tam, w jakiejś szatni czy gdzieś. W żadnym tego, ściągnąłem ich do pokoju gościnnego, no Bogdan był bardzo zadowolony, no ale było jak było. Ale Jacek mu towarzyszył. Przecież pamiętam raz, żeśmy takie spotkanie mieli, to było oberwanie chmury coś. I najpierw to nas prawie tam zatopiło na suchych rzekach. Ale miło mi, że mogę spotkać tych ludzi po tylu latach.